najbardziej szalona kreacja, jaką miałaś na sobie, może być z młodości? Najbardziej szalona? Myślę, że miałam takich dużo. Raz miałam taki mundurek inspirowany japońskimi dziewczynkami, mangą. Z kolei innym razem czarny kombinezon i trzy neonowe dready. Wyglądałam troszkę jak z kosmosu. A dzisiaj mam na sobie naprawdę taką niecodzienną dla mnie kreację, w której też się czuję nawet i bardzo dobrze, także myślę, że już chyba dorosłam do tego, żeby takie suknie zacząć nosić. Dużo wydajesz na ciuchy? Chyba nie. Ja właśnie nie jestem tym typem, który siedzi i buszuje czy w internecie, czy po sklepach. Ja też mam dość specyficzny, bardzo mały rozmiar i strasznie ciężko znaleźć dla mnie ubrania. Dlatego nawet jeśli chciałabym to ubranie sobie kupić, to po prostu nie mogę znaleźć w swoim rozmiarze, więc idę na zakupy i tak mogę sobie tylko pooglądać.